Skills Poland polega na kwalifikowaniu drużyn do różnych konkurencji, które odbywają się w cyklach co 2 lata, Euroskills i WorldSkills. Są to różne konkurencje, są to zarówno takie konkurencje, powiedzmy, politechniczne, czyli techniczne, jak właśnie Przemysł 4.0, mechatronika, chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, jak i takie konkurencje, powiedzmy, takie bardziej rzemieślnicze, typu cukiernictwo, gotowanie, technologia mody i tym podobne. Ja byłem tam w charakterze głównego eksperta w konkurencji Przemysł 4.0. Zadania dotyczyły takich rzeczy jak programowanie sterowników programowalnych, komunikację, czyli wymianę danych między tymi sterownikami, jak również czujniki inteligentne i internet rzeczy. Chodzi o rozwijanie umiejętności w różnych dziedzinach. Czyli jest to taki cel bardzo merytoryczny, ale to rzeczywiście dochodzą różne inne cele. Można spotkać wielu ludzi z całego świata, wiele przyjaźni się nawiązuje, można również odwiedzić różne ciekawe miejsca, więc zachęcam wszystkich, jest to naprawdę fajna przygoda. Tu jakby cytuję właśnie naszych uczestników.